Siema wszystkim, tutaj Black Johnny. Dzisiaj wam opowiem o mikrofonie, który jest prawdziwym takim wymiataczem, jeżeli chodzi o stosunek ceny do jakości. I ogólnie odniosę się do takiego filmu, który kiedyś nagrałem milion lat temu, a dokładnie to lat 10, o najlepszym mikrofonie dla youtubera i streamera. Otóż od tamtego czasu sporo się zmieniło. Odkryłem sporo rzeczy, ale też jakby troszkę zmieniły się ceny, zmieniły się realia. Wtedy mówiłem, że najlepszym takim mikrofonem dla youtubera jest Samsung Go Mic. Otóż dzisiaj już tak w ogóle nie uważam. Są dużo lepsze wybory. Przez ostatnie ileś tam lat używałem Blue Yeti, który jednak nie jest moim zdaniem najlepszym wyborem. Z tego względu, że jest to mikrofon pojemnościowy, który niestety, ale zbiera bardzo mocno wszystkie odgłosy otoczenia, bo jest to bardzo czuły mikrofon, więc wszelkie dźwięki klikania myszką czy klawiatury będą bardzo mocno słyszalne. Tak samo dźwięki nawet zza okna, jakieś tam przejeżdżające karetki, samochody, ptaki, jakiś kot przebiegający za wami gdzieś, to wszystko będzie słyszalne na nagraniu. I z tego powodu takimi najlepszymi mikrofonami do nagrywania na YouTube'a, na streamowania są mikrofony dynamiczne. I teraz mamy bardzo dużo tych mikrofonów. Jednym z takich najpopularniejszych modeli jest Shure SM7B. Bardzo taki ukochany mikrofon przez internet. Bardzo popularny, bardzo go dużo widać i jest też również niestety bardzo drogi, ponieważ kosztuje chyba z 1800 zł obecnie. A ja polecę wam coś zupełnie innego. Otóż moim zdaniem takim mega killerem jest Behringer XM8500. W wielu filmach widziałem porównania tego mikrofonu z innymi mikrofonami. Jego dźwięk mega bardzo mocno przypomina właśnie tego Shure SM7B, no a cena jest o wiele, wiele niższa. Więc, bo tutaj możemy go kupić za 109 zł obecnie, więc to jest dwa razy mniej niż ja 10 lat temu płaciłem za Samsona Go Mic, a ten mikrofon ma nie dość, że lepszą jakość, to jest też mikrofon dynamiczny. Do tej ceny musimy doliczyć cenę interfejsu audio. Najtańszy interfejs obecnie z takich dosyć polecanych to jest chiński Teyun. Jest dostępny w tym momencie na AliExpress za 109 zł już z przesyłką do Polski. Oprócz tego musimy dokupić kabel XLR. Taki kabel kosztuje 35 zł za 1,5 metra. No i ja na przykład dokupiłem jeszcze gąbeczkę, żeby chronić go troszeczkę przed głoskami wybuchowymi. Taka gąbeczka kosztuje 7 zł. Więc taki zestaw kosztuje nas 258 zł. Więc słuchajcie, to jest cena porównywalna do GoMic'a, a o wiele lepsza jakość i o wiele lepsze właściwości. Jeżeli nie chcemy kupować z Chin, chcemy kupować z Polski, no to wtedy musimy kupić sobie interfejs troszeczkę inny. Na przykład interfejs Behringera kosztuje około 260 zł. Taki zestaw, powiedzmy, z Polski kosztuje 419 zł. Jest to wciąż dosyć mało, ponieważ to jest mniejszy koszt niż koszt na przykład mikrofonu Blue Yeti w tym momencie, który kosztuje normalnie między 500 a 550 zł, 480. No akurat w tym momencie, kiedy nagrywam, jest mega dobra promocja w Iskomie i w RTV, można go kupić za 380 zł. Inną taką opcją alternatywną są mikrofony chińskiego producenta Fifine. No ja miałem dwa mikrofony tej firmy i niestety one teoretycznie byłyby naprawdę bardzo fajną opcją, chociaż jednak trochę droższą od tego Behringera, chyba że kupujemy w Polsce wszystkie te podzespoły do Behringera, no wtedy wyjdzie nam porównywalna cena lub troszeczkę taniej wyjdzie nam Fifine. Ponieważ na przykład Fifine AM8 to jest koszt około w tym momencie 355 zł i to jest mikrofon, który jest mikrofonem XLR, ale również USB. No i tutaj teoretycznie byłoby to super, ponieważ nie potrzebowalibyśmy interfejsu, ale w praktyce niestety ja miałem ten mikrofon
I on bez interfejsu, tylko przez USB podłączony, jest mega, mega cichy. Moim zdaniem jest za cichy, żeby go można było używać. A z interfejsem już nie wychodzi tak atrakcyjnie cenowo. Tak samo jest z mikrofonem Fifine K688. On jest trochę droższy, kosztuje mniej więcej 436 zł. No ale do tego musimy też doliczyć interfejs. One brzmią bardzo dobrze, te mikrofony. Natomiast czy jakoś dużo lepiej od tego Behringera? No moim zdaniem nie brzmią nawet lepiej, tylko brzmią trochę inaczej. Na moim kanale znajdziecie recenzje tych mikrofonów. One są nagrywane tymi mikrofonami, więc możecie odsłuchać sobie jakość dźwięku z nich. Będzie też porównanie z AM8 i Behringera bezpośrednio, bo w tym momencie jeszcze tego AM8 mam, ale on wraca do Chin. Zostanie odesłany. I będzie tam też porównanie właśnie dźwięku z USB i XLR na AM8. Także moim zdaniem, no ten Behringer po prostu wymiata, jeżeli chodzi o stosunek ceny do jakości. Jest to prawdziwa bestia pod tym względem. Fajne jest też to, że jest to mikrofon dosyć ciepły i taki dosyć ułagodzony w górnym paśmie. Czyli te głoski takie szeleszczące, świszczące, które mnie na przykład irytowały troszeczkę w Blue Yeti. Tutaj są ułagodzone i on tak bardzo nie eksponuje tych głosek. I to jest bardzo, bardzo spoko. No i cóż, no tutaj jeżeli chodzi o Behringera, no to jeszcze takim powiedzmy pewnym minusem może być to, że nie ma w zestawie żadnego uchwytu, żadnej podstawki, więc do niego trzeba by doliczyć jeszcze koszt podstawki albo ramienia. Tak samo jest w przypadku mikrofonu Fifine K688. On też nie ma żadnej podstawki, trzeba go montować na ramieniu albo podstawkę sobie dokupić osobno. Fifine AM8 to jest mikrofon, który ma podstawkę, więc to jest taki pakiet, no, taki mikrofon, który jest jakby już przygotowany w sumie do użytkowania, aczkolwiek minusem jego jest to, że on jest bardzo taki plastikowy. Jeżeli będziecie go używać na podstawce, no to wszystkie te dźwięki dotykania biurka będą przenoszone na mikrofon. No i teraz, skoro jesteśmy już w tym Behringerze, cały czas w temacie Behringera, to zrobimy sobie test klikania i pisania. Więc teraz będę klikał i coś tam mówił w tle. Myszka jest, tak ja wiem, pod kątem. Nawet ciężko mi to określić. Ona jest pod mikrofonem i delikatnie za mikrofonem. Teraz jeszcze dołączymy trochę klawiatury, dźwięki klawiatury. Tak to słychać. I za chwilę też przetestujemy sobie ciszę. Czyli ja się po prostu przestanę odzywać i przetestujemy, jaki jest szum. Taki jest poziom szumu tego mikrofonu. On jest ustawiony na 100% fizycznie na pokrętle. Na interfejsie i na 70% w systemie. No i cóż, to jest już wszystko, co chciałem Wam powiedzieć. Moim zdaniem rewelka, mega się opłaca ten mikrofon. Trzymajcie się, cześć.